Jeden zbiorczy film z wszystkich dni, bo przyznam szczerze, że jest to wyjazd, na którym naprawdę potrzebuję totalnego restartu, odpoczynku. Zbyt dużo takich trudnych sytuacji ostatnio się nie działo w życiu, w związku z czym postanowiłam, że ten czas poświęcę tylko i wyłącznie sobie, swojej regeneracji. Dziś mamy bardzo ładną pogodę, jest troszeczkę taki chłodniejszy wiatr. Mam hotel przy stoczni gdańskiej, gdzie tutaj remontują różnego rodzaju statki i tak dalej. Natomiast i to nie przeszkadza. Mam bardzo fajny, czysty pokoik. I tyle. Także, moi drodzy, zabieram was w podróż po Gdyni. Zabieram was w miejsca, które lubię odwiedzać, które lubię
w których lubię spędzać fajnie czas. I teraz myślę, że udamy się do Żabki na jakąś kawę. Bo tak. I pewnie ruszę gdzieś do portu. Także zabieram Was ze sobą. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda w Gdyni.
Dzień, przepiękne słoneczko, aczkolwiek znów wiatr jest taki dość mocny. Co chciałam Wam powiedzieć, w Gdyni teraz są jakieś zawody kolarskie dla amatorów, nie wiem. Jestem ciekawa, czy w ogóle będziemy mogli tutaj przejść. Natomiast dziś nie mam żadnych takich specjalnych planów, żeby coś zrobić. Natomiast myślę, że coś ciekawego Wam pokażę, żebyście sobie zobaczyli, popatrzyli, żebyście bardzo miło spędzili ze mną czas. Dzisiaj sobie założyłam taki bardzo fajny kombinezon z takiego cienkiego jeansu. I na to mam taki sweterek czarny, też go kiedyś pokazywałam w jednym z moich vlogów, chyba jak gdzieś szykowałam się na jakieś spotkanie biznesowe. I to tyle, tak więc moi drodzy. Zapraszam do dalszej części tego filmiku. Bądźcie ze mną. Ja popijam sobie mojito. Już od dawna miałam właśnie ochotę. Przepraszam. Miałam ochotę na właśnie dobre mojito. Powiem Wam, że dzisiaj pogoda jest przepiękna. Chyba naprawdę potrzebowałam takiego totalnego restartu. Takiego czasu dla siebie. Dużo w tym czasie rzeczy przemyślałam, poukładałam sobie. Mam pewien taki plan działania, chcę coś zrobić. Zobaczymy, na ile mi to wszystko wyjdzie. Na razie na pewno szykują się duże zmiany w moim życiu. Na razie Wam o tym nie powiem, nie chcę tego zdradzać. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. A tymczasem odpoczywam, relaksuję się i przede wszystkim korzystam z pięknej pogody, bo pogoda naprawdę jest przepiękna. Mam nadzieję, że Wy również sobie bardzo fajnie odpoczywacie, że Wy również macie bardzo piękną pogodę. Dziś jest niedziela, jutro w poniedziałek już wracam do Warszawy. Ale co chciałam Wam powiedzieć? Powiem Wam tak, że Gdynia jest bardzo ładnym miastem, bardzo fajnie się tu odpoczywa, relaksuje. Lubię Gdynię, natomiast ja nie wiem, czy Wy też macie coś takiego, że jak już jeździcie parę razy do pewnego miejsca, już znacie je na tyle dobrze, że wiecie mniej więcej, gdzie się poruszać, gdzie są sklepy, jak dojść na plażę, jakie są sprawdzone przez Was knajpy, restauracje i bary. I czy po pewnym czasie też tak się nudzicie jak ja, bo ja niestety mam taką tendencję, że bardzo szybko się nudzę w danym miejscu. I tak jak lubię Gdynię, tak już dla mnie to troszeczkę jest taki temat, no taki już nudny. Nie wiem, czy to tak mogę określić. Po prostu troszkę już tu jest nudno i na pewno tydzień bym tu nie wytrzymała. Jestem tu już trzeci dzień. Tak, trzeci dzień. Powiem Wam, że te 3-4 dni to jest taki maks, ile bym naprawdę wytrzymała nad naszym polskim morzem. Dawno nie piłam mojito.
I powiem Wam, że naprawdę dobrze smakuje. Muszą mieć bardzo dobre likiery. Rum. Likier. Rum. Więc życzcie mi ponownie wszystkiego dobrego, aby mogła sobie spokojnie odpoczywać, zrelaksować się i przede wszystkim skorzystać z tego słoneczka, z tej pięknej pogody i wrócić naładowana siłami, optymizmem i przede wszystkim, żebym zaczęła wdrażać ten plan, który sobie ułożyłam w głowie i który rozpisałam na kartce. Także moi drodzy, buziaki jak na razie i będę oczywiście się do Was odzywała. Na razie, pa! I teraz jesteśmy w knajpie. Tak? Browar Port. Gdynia Port. Ja zamówiłam sobie tort czekoladowy z wiśniami. Bzika i koktajl truskawkowy. Mamy już ostatni dzień, jest dziś poniedziałek, jest to ostatni dzień mojego pobytu w Gdyni. Teraz wybieram się na jakąś kawę, ostatni dzień już takiego pożegnania z morzem i tyle. Powiem Wam tak, takie krótkie podsumowanie. Hotel od ostatniego przejazdu troszeczkę polepszył jakość śniadań. Znaczy te śniadanie są takie oczywiście nie wiadomo jakieś tam luks, natomiast są dobre. Poprzednio jak byłam, to korzystałam też z usługi obiadu kolacji i one były bardzo przeciętne, natomiast śniadania są w porządku. Co jeszcze mogę powiedzieć, to, że mam bardzo niewygodne łóżko, sprężynowe, jestem niewyspana, jestem połamana, cały kręgosłup mnie boli. I dlatego czekam i tęsknię za moim domowym łóżeczkiem, żeby się w końcu wyspać, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiaj, a wziąłam już prysznic, z głowy sobie umyłam, dzisiaj tak naprawdę o 14 z minutami mam pociąg do Warszawy, po 18 jakoś tak będę na miejscu, dość długo jedzie niestety ten pociąg, ale ale no cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Wczoraj już Wam też mówiłam, że był tutaj jakiś rajd kolarski, coś takiego, wyścigi. W związku z czym to były takie większe miejsca, takie najgłówniejsze, myślę, ulice w Gdyni, pozamykane. Ale i tak było sympatycznie. Troszeczkę Wam nagrałam, więc zobaczycie w tym filmiku takie też przebitki, krótkie ujęcia. A teraz co? A teraz z miasto, kawa, może jakieś lody, a jak nie, no to nic. To nic złego się nie stanie. Na razie, pa!
you stay.